Katowicki Dom Aniołów Stróżów zbiera pieniądze na wymianę okien. Potrzeby są spore, bo konieczna jest wymiana 37 okien, a to będzie kosztować około 200 tysięcy złotych. Ruszyła już zbiórka. Paweł Jędrusik. To są nietypowe 20 urodziny w Domu Aniołów Stróżów w Katowicach. Życzę Ci, żebyś umiał się zamknąć i żebyś przestał lać wodę. Niech to będą ich ostatnie urodziny. Bo właśnie 20 lat liczą już sobie okna, które znajdują się w budynku, w którym codziennie schronienie znajduje ponad 70 dzieci. Choć na pierwszy rzut oka tego nie widać, to okna są popękane i mają spore ubytki. A to czuć szczególnie teraz, gdy przyszły niższe temperatury. To sprawia, że każda zmiana pogody jest dla nas bardzo dotkliwa. No i nie może być tak dalej, że po prostu trzymamy kciuki, żeby nigdy nie padał deszcz, nigdy nie padał śnieg i żeby mocniej nie zawiało. No bo wtedy w domu, w którym tak naprawdę ma być ciepła, rodzinna atmosfera, jest fizyczny chłód. Żeby pomóc Domowi Aniołów Stróżów, wystarczy wejść na stronę internetową i dokonać wpłaty, choćby symbolicznej. Potrzebne jest około 200 tysięcy złotych. Wystarczy wejść na anioł24.pl/okna i znaleźć jakikolwiek czerwony guzik, nacisnąć i dokonać wpłaty. Oczywiście wpłata na miarę możliwości każdego, no bo każda złotówka się liczy, więc czy to będzie 50, 100, 200 zł, czy nawet więcej, wszystko przyczyni się do pomocy naszym dzieciom. Do udziału w zbiórce zachęcają też gwiazdy, wśród nich m.in. Ewelina Lisowska czy Dariusz Dudek. I o ile najbliższe miesiące na pewno będą dla dzieci ciepłe pod względem psychicznym, to możemy sprawić, że również fizycznym.